Jeszcze jeden obraz, zaraz przy samym wejściu. Co ciekawe, Matka Boska, bo domyślam się, że jest to Matka Boska, nie ma twarzy. A jeśli ma tą twarz, to tak dosyć mrocznie to wygląda. Chyba cofam to, co powiedziałem przed chwilą, że tamten pokój był najciekawszy. Bo zdecydowanie najciekawszy jest właśnie ten. Czekajcie chwilkę, spróbuję ją otworzyć. Otworzyłem, patrzcie na to. Może jakiś samochód, może jakiś ciągnik, albo chociaż jakiś motocykl. Zjerbą na Urbexie. Witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj zabieram Was na eksplorację tego oto wspaniałego domku na środku niczego. Słuchajcie, znajdujemy się wewnątrz pewnego lasu, a dotarcie tutaj zajęło nam około 15 minut czystego marszu, ale warto było, ponieważ w tym domku znajdziemy tyle rzeczy i tyle wyposażenia, że wydaje mi się, że będziecie wszyscy w szoku. Także ja już nie przedłużam i zapraszam Was do oglądania. A jeśli materiał Wam się spodoba, pamiętajcie o łapce w górę. No nic, wchodzimy do środka. Oczywiście poza samym domkiem mamy olbrzymi obszar, który, słuchajcie, jest otoczony wieloma budynkami gospodarczymi. Między innymi są tutaj jakieś stodoły, są również garaże, jakieś mniejsze szopy. Do tego wszystkiego postaramy się wejść później. Natomiast teraz wejdziemy do domku, ponieważ z tego co wiem, jest naprawdę mega interesujący. Dobrze, moi drodzy, wchodzimy już do środka naszego dzisiejszego miejsca. Wejście nie było zbyt proste, bo przez takie malutkie okienko. Natomiast jesteśmy już w środku i przechodzimy do eksploracji. Najpierw naszym oczom ukazuje się malutki pokoik i już na pierwszy rzut oka widzimy obrazy religijne, które, jak wiecie, oczywiście świadczą o tym, że osoba, która niegdyś mieszkała w tym domu, oczywiście była bardzo, ale to bardzo religijna. Zobaczcie, tutaj jeszcze jeden obraz, zaraz przy samym wejściu. Co ciekawe, Matka Boska, bo domyślam się, że jest to Matka Boska, nie ma twarzy. A jeśli ma tą twarz, to tak dosyć mrocznie to wygląda. Natomiast same pierwsze pomieszczenie nie jest wyjątkowo ciekawe. Mamy oczywiście łóżko, na nim jeszcze znajdziemy jakąś książeczkę. Jest to taka, można powiedzieć, mała Biblia. Jest również pilot, a także perfumy damskie, co również może świadczyć o tym, że mieszkała tutaj niegdyś kobieta ze swoim mężem. I teraz pytanie, czy idziemy najpierw w lewo, czy idziemy w prawo? Myślę, że najpierw pokierujemy się w lewo, przejdziemy przez te malutkie drzwiczki. W ogóle zauważcie, jakie tu jest malutkie przejście do kolejnego pomieszczenia. Ja sam nie jestem wyjątkowo wysoki, bo mam około 1,80 m, a stojąc tutaj uderzam dosłownie głową o tą górną ścianę. Także nie wiem, czy osoba, która tutaj mieszkała, była niespecjalnie wysoka, czy po prostu te domy były tak budowane, że trzeba było się schylać przy przejściu do kolejnego pomieszczenia. Natomiast, moi drodzy, witam Was w kolejnym pomieszczeniu, a raczej w kuchni, bardzo malutkiej kuchni. Oczywiście w samej kuchni znajdziemy kolejne obrazy religijne, których jest naprawdę sporo. Mamy również stół, na którym nadal znajdziemy przyprawy, jak na przykład curry i data, która nas oczywiście interesuje najbardziej. Z tego co widzę, jest to chyba rok 2005. 2005 rok, słuchajcie. Curry z 2005 roku, także przyprawy chyba, z tego co się orientuję, mają bardzo długą datę ważności. To skoro to curry jest do 2005 roku, to nie wiem, w jakim okresie ten dom musiał zostać opuszczony. Muszę przyznać, że ta kuchnia jest naprawdę sympatyczna. Nie wiem, od czego to zależy. Po prostu panuje tutaj taka naprawdę miła atmosfera. Nie wiem, może od kolorystyki tych ścian, albo od tych rzeczy, które tutaj nadal leżą, czy tych obrazów religijnych, nie mam pojęcia. Natomiast czuję się tutaj naprawdę
fajnie. W niektórych opuszczonych miejscach cały czas jest taki dreszczyk emocji, że może za chwilkę ktoś wam wyskoczy za ściany, za drzwi, albo nie wiem, będzie jakiś przypał, a w przypadku tego kompletny luzik, kompletny spokój i można powiedzieć, że taka naprawdę łagodna eksploracja, które oczywiście bardzo lubię. Tam po prawej stronie mamy jeszcze piecyk kaflowy, na którym znajdziemy butelkę octu, kilka talerzy, a także szklaneczek. Ogólnie ten domek wydaje się bardzo przyjemny do eksploracji. Nie ma jakoś specjalnego bajzlu, więc wszystko co znajdziemy możemy z łatwością podziwiać, jak na przykład te rzeczy, które leżą na tej sofie. Zobaczcie, że mamy tutaj plecak. Obstawiam, że plecak jakiegoś dziecka. A w nim, czy mi się wydaje, czy jest to, słuchajcie, gimbal. Opakowanie po gimbalu. Tutaj zobaczcie, mamy stare radio, bardzo stare radio, plastikowe, już dosyć mocno porzewiałe, a tutaj patrzcie na to, strzykawki i igły, co również może świadczyć o tym, że osoba, która tutaj mieszkała, mogła się na coś leczyć. Ja przypuszczam, że mogła mieć może na przykład cukrzycę albo jakąś inną dolegliwość. Tutaj na przykład zobaczcie, jakby takie kartki. Nie wiem, nie można tego nazwać pocztówkami, natomiast są to takie karteczki, przeważnie które się kupuje w jakichś turystycznych miastach i na tych karteczkach widzimy papieża Jana Pawła II, także to wszystko się, słuchajcie, pokrywa z tym, że osoba, która tutaj mieszkała, no była bardzo religijna. Zobaczcie, kolejna jakaś karteczka, na której mamy modlitwę we wszystkich potrzebach, grzebienie, różne widelce, to na przykład jeszcze jakiś śrubokręt, ale te wszystkie rzeczy, które tutaj leżą, nie mają się nijak do tego, co, słuchajcie, mamy tutaj, ponieważ wydaje się, że są to zwykłe talerze, natomiast zwróćcie uwagę, co jest na nich napisane z tyłu. Wyprodukowane w Związku Sowieckim. Także macie mniej więcej pogląd, jak stare artefakty możemy nadal tutaj znaleźć. W podłodze jeszcze, zobaczcie, mamy dziurę, zejście na dół, natomiast służyło ono, jak widzicie, do przechowywania różnego rodzaju konserw, słoików, pewnie zapasów na zimę. Babcie często na wsiach takie rzeczy praktykują. Natomiast na samym stole, zobaczcie, mamy wysypane patyczki do uszu, jakieś drobne rzeczy. Tutaj jeszcze stoi, zobaczcie, sztuczny kwiatek, jakieś butelki po piciu. Zobaczcie, picie Ala. Nie wiem, czy ktoś z was coś takiego kojarzy. Ja pierwszy raz w ogóle z czymś takim się spotykam. No ale jeśli chodzi o samą kuchnię, to wydaje mi się, że byłoby to na tyle. Poza tym, że tutaj stoi wino, które jest nadal calutkie. Zobaczcie, że ktoś urwał korek. Wino o nazwie Richaumont. Nie wiem, czy dobrze przeczytałem. Natomiast z roku 2011, także już swoje lata ma. Myślę, że jeszcze zanim wyjdziemy z kuchni, warto rzucić okiem na gazetki, no bo jak wiecie, gazetki najlepiej nam tutaj wskazują datę opuszczenia danej miejscówki. I tak w przypadku tym, gazeta Świat Zdrowia, mamy, słuchajcie, wydanie świąteczne z roku 2013, także możemy się domyślać, jak już pewnie wiecie, że obiekt został opuszczony w roku 2013. Tak jeszcze się, słuchajcie, rozglądam, czy coś tutaj mamy ciekawego do pokazania. Ale wydaje mi się, że wszystko to, co najciekawsze, już w kuchni zobaczyliśmy. Oczywiście moglibyśmy tutaj spędzić dużo więcej czasu i zagłębiać się przy każdym tym przedmiocie, jakoś wiecie, dogłębnie tutaj sprawdzać, analizować, natomiast nie mamy tyle czasu, ponieważ dzisiaj robimy trasę urbexową i mamy jeszcze kilka obiektów do sprawdzenia, także przechodzimy do kolejnego pomieszczenia. Jest to, słuchajcie, przedpokój. Tutaj mamy drzwi wejściowe do naszego domku. Po lewej stronie, zobaczcie, jeszcze mamy jakieś stare ubrania. Tutaj akurat wydaje mi się, że są to jakieś spodnie od garnituru męskie. No oczywiście dosyć stare, zobaczcie, całe w kurzu, w pajęczynach. Korki chyba zostały całkowicie wyjęte. Tutaj jeszcze takie babcine, charakterystyczne nakrycie głowy. I po lewej stronie kilka wiaderek. Wygląda trochę na jakąś smołę czy coś takiego. Tutaj jeszcze mamy oczywiście słoiczki i wejście na górę, na które oczywiście wejdziemy, ale za chwilkę, bo teraz wchodzimy do kolejnego pomieszczenia. Jesteśmy w kolejnym pokoju i ten akurat wydaje się naprawdę mega sympatyczny. Chyba jest
Jednym z najlepiej wyposażonych i zachowanych pomieszczeń w tym domku. Rzućcie okiem, że na przykład tutaj, za tą szklaną szafeczką, mamy nadal filiżanki równo ustawione, piękne filiżanki, talerzyki. Tutaj jeszcze, słuchajcie, szklaneczki do kawy. Jest również kalendarz z rokiem 2014. No i oczywiście piecyk, ale już, no raczej wydaje mi się, że nigdy z niego korzystać nie będzie. Natomiast po lewej stronie, zobaczcie, nie wiem jak to nazwać, taki barek, takie szafeczki, w których znajdziemy jeszcze więcej szklanek i kieliszków. W tym wypadku wydaje mi się, że do wina, do różnego rodzaju nalewek. Tutaj na przykład jeszcze słoiki, wszystko całkowicie, słuchajcie, nadal zachowane, wyposażone. Oczywiście widać, że już gdzieniegdzie sufit się sypie i ta cała farba spada na te wszystkie, słuchajcie, mebelki, jak na przykład w tym przypadku, zobaczcie, jaki kawał odpadł. Natomiast wydaje mi się, że jest to, tak jak mówię, ostatni moment, aby ten obiekt zwiedzić. Co ciekawe, rzućcie okiem, że tutaj w tej szafeczce mamy jeszcze sztuczne kwiaty, które wydaje mi się sugerują to, jakoby osoba, która je kupiła je z myślą, aby na przykład, nie wiem, zanieść je może na jakiś grób, na cmentarz, i może po prostu nie starczyło jej czasu. Tutaj jeszcze po lewej stronie, zobaczcie, mamy zamrażarkę. Ja wiem, że wy uwielbiacie sprawdzać stare lodówki, zamrażarki, bo zawsze nigdy nie wiemy, słuchajcie, co w takim miejscu znajdziemy. Tak w przypadku zamrażarki tej tutaj kompletnie nic nie znajdziemy. Bynajmniej są tam tylko i wyłącznie jakieś opakowania po chlebie, ale to wszystko, oczywiście wszystko ze sobą zamykamy, tak jak było. I przechodzimy, słuchajcie, dalej do ostatniej części tego pomieszczenia. I tutaj znajdziemy, słuchajcie, szafę. Zobaczcie, mamy plakat Króla Lwa. Mamy również naklejki. Naklejki, których jest naprawdę sporo. I oczywiście jakieś tutaj ubrania, serwetki. Niektóre z nich są nadal jeszcze bardzo dokładnie złożone. A na samej górze szafy, zobaczcie, mamy obraz religijny, który naprawdę wygląda wyjątkowo w tej oprawie. Po prawej stronie jeszcze oczywiście sztuczne kwiatki. No i szafa, w której masa ubrań, rzeczy, tam jeszcze jakieś poduszki. A po prawej stronie jeszcze taka mała komoda, na której znajdziemy zegar. Zegar, który zatrzymał się na godzinie, można powiedzieć, 19, a po prawej stronie jeszcze chyba jakiś dinozaur, a raczej postać z Pokemonów. Oczywiście chyba nie muszę wam mówić, że w tym domu albo kiedyś mieszkały również i dzieci, albo raczej przypuszczam, że dzieci, może wnuczkowie tych właśnie ludzi, którzy tutaj mieszkali, przyjeżdżali do nich na wakacje, odwiedzali ich, wypoczywali, bo muszę przyznać, że okolica jest wspaniała właśnie do wypoczynku, do oderwania się z tego miejskiego zgiełku, wyczyszczenia głowy i tak naprawdę naładowania baterii, bo naprawdę miejsce jest wyjątkowe. Nic tutaj kompletnie nie ma, poza lasem, polami i nie wiem, może jakimiś zwierzątkami, które niegdyś tutaj jeszcze biegały. Tutaj jeszcze po prawej stronie kolejne łóżko i kolejne rzeczy i przechodzimy do kolejnego pomieszczenia, w którym, rzućcie okiem na to, mamy wózek dziecięcy, ale taki naprawdę stary. I kurczę, powiem wam tak, chyba cofam to, co powiedziałem przed chwilą, że tamten pokój był najciekawszy, bo zdecydowanie najciekawszy jest właśnie ten. Ja cię kręcę, ile tutaj mamy, słuchajcie, odniesień do religii. Zobaczcie, tutaj jeszcze obraz prawdopodobnie właścicieli, byłych właścicieli. Przypuszczam, że niestety, ale już nie żyją. Tutaj jeszcze kogucik sobie stoi na tej szafeczce. Oczywiście kolejny taki, można powiedzieć, barek, szafeczka na szklanki, na szkło. Jest również i szafa, ale no najciekawsze jest to, co znajdzie się tutaj. Patrzcie na to. Ja cię kręcę. Taki kredensik anonim. Zobaczcie, ile mamy figurek religijnych. Tutaj figurka Matki Boskiej, na niej jeszcze różaniec. Jest tych figurek naprawdę sporo. Praktycznie w każdym miejscu tego domu mamy obrazy religijne. Nawet zobaczcie, jest tutaj taka wyjątkowa lampa. No takie też chyba już w dzisiejszych czasach raczej nic nie znajdziemy. A na tej lampie mamy jeszcze, zobaczcie, takie, zapomniałem nazwy, takie, no nie wiem, naczepki na koszulkę, które były magnetyczne, ale one są wszystkie przyczepione do tej lampy również i wszystkie są oczywiście religijne, także
No coś wyjątkowego, słuchajcie, naprawdę jestem w szoku, dawno takiego domu nie widziałem. Tam w rogu kolejne odniesienia do religii, jakieś obrazy. Naprawdę jest tego sporo, kurczę. O, a tego nie zauważyłem na początku. Mamy torebeczkę. Torebeczkę pewnie właścicielki. Czekajcie chwilkę, spróbuję ją otworzyć. Otworzyłem, patrzcie na to. Co to jest? Ktoś rozpoznaje ten przedmiot? Tego jest tutaj sporo. Nie mam pojęcia, co to może być. Dowód osobisty, zobaczcie. Ale w środku nic nie było. Też nie chciałem wam za bardzo pokazywać do kamery. Natomiast, moi drodzy widzowie, jeśli ktoś z was rozpoznaje to coś. Co to jest? Aparat słuchowy! To jest aparat słuchowy, słuchajcie, zobaczcie. Jest ich tu kilka. Ja cię kręcę. Dobra, zamykam tą torebkę. Niewiarygodne znalezisko. Słuchajcie, naprawdę ten pokój jest czymś niewiarygodnym. Wiem, że już się powtarzam, ale jestem w mega szoku, ile tutaj artefaktów różnych mamy. Tutaj jeszcze zobaczcie, okulary tej kobiety. Kolejne karteczki religijne. Tutaj w ogóle jaki plakat. Strasznie dużo rzeczy, słuchajcie. Naprawdę domek jest wspaniale wyposażony. Zapytacie pewnie, jak to jest możliwe, że ten dom, słuchajcie, uchował się w tak perfekcyjnym stanie. Odpowiedź jest prosta. Tak jak wspominałem wcześniej, dotrzeć tutaj nie było łatwo. Wyobraźcie sobie, że całe to gigantyczne gospodarstwo znajduje się na środku lasu. Dosłownie wewnątrz tego lasu. I najbliższa jakaś malutka miejscowość to jest jakieś, nie wiem, 5-10 km. Więc aby tutaj się dostać, musicie wjechać w las, a następnie tym lasem jeszcze około 15 minut kierować się w stronę tego domu. Sam podjazd pod ten dom raczej jest niemożliwy, chyba że macie jeepa. Natomiast warto było, ponieważ nieczęsto znajduje się tak wspaniale wyposażone miejsca. No w moim przypadku pierwszy raz napotkałem się na domek, gdzie osoba mieszkająca tutaj niegdyś była aż tak bardzo religijna. Jeśli chodzi o to ostatnie pomieszczenie, czyli można powiedzieć o tą taką jakby sypialnię, z tymi wszystkimi religijnymi figurkami, to wydaje mi się, że to by było na tyle. Rzucę wam jeszcze kilka ujęć stąd, ujęć różnych ciekawych rzeczy, jakie tutaj znalazłem. Natomiast będziemy teraz się już kierowali na zewnątrz, pokażę wam jeszcze kilka pobliskich tutaj budyneczków, do których możemy również wejść i sami ocenicie, jak cały ten teren się prezentuje. Dobra, teraz trzeba znaleźć wyjście stąd. Obiecałem wam, że wejdziemy również na strych i właśnie na nim jesteśmy. Natomiast z tego co widzę, moi drodzy widzowie, na samym strychu nic specjalnego nie ma, może poza tą małą wanienką dziecięcą, która tam leży, kompletnie zakopana w tym sianie, a poza tym dużo słoików, jakieś takie drobne ubrania i też dosyć dużo butów, ale nic poza tym. Także schodzimy na dół i już teraz oficjalnie kierujemy się do wyjścia. Jesteśmy już przy wyjściu, także wychodzimy na zewnątrz, natomiast uwierzcie mi, że dzisiejsza temperatura nie sprzyja zbytnio urbexowaniu, ponieważ mamy prawie 30 stopni, jestem mega spocony, natomiast wybrałem się w trasę dosyć daleko poza miasto, w którym mieszkam, no i trzeba taką szansę wykorzystać. Tak czy inaczej wychodzimy na zewnątrz i pokażę wam jeszcze kilka budynków, które tutaj znajdziemy. Jesteśmy na zewnątrz, zauważcie, że naprawdę tych budynków tutaj wokół tego naszego dzisiejszego domku jest naprawdę sporo. Natomiast z tego co wiem, no niestety większość z nich jest pusta, także wejdziemy do kilku, postaram wam się pokazać, jak to mniej więcej wygląda. Na pewno pierwsze co rzuca się w oczy to, że mamy tutaj również budę dla pieska, która została wykonana praktycznie całkowicie z jakiegoś betonu. No i jest również i stodoła. Stodoła zamykana, oczywiście otwieramy, myk, myk, myk i witam was w środku. Natomiast jak teraz sami widzicie, no stodoła w opłakanym stanie. Mamy już dziury na dachu, który jest oczywiście wypełniony słomą. A w samej stodole niestety nic specjalnego nie znajdziemy. No chyba, że jakąś kurtkę tego gospodarza. Poza tym nic więcej tutaj nie ma, także wychodzimy stąd i kierujemy się do kolejnego budynku. Może niech to będzie ten tym razem. Tylko postaram się tą stodołę oczywiście za sobą zamknąć. Pamiętajcie, że jeśli chodzicie na urbexy, no to nie muszę wam przypominać ani mówić tego, że nic z takich urbexów nie wynosimy, nie kradniemy. Ale pamiętajcie również, że nawet takie głupie drzwi warto po sobie zamknąć.
aby na przykład nie wzbudzać podejrzeń osób, które niekoniecznie siedzą w urbexie, a mogą się zainteresować obiektem i na przykład znaleźć coś ciekawego, a następnie to wynieść. Tutaj nie wiem, co to jest za pomieszczenie, słuchajcie, może jakieś pomieszczenie bardziej na żywność dla bydła, może na słomę, na jakieś siano, nie mam pojęcia, natomiast tutaj mamy chyba jeszcze takie stanowiska małe, także może tutaj były przetrzymywane, nie wiem, jakieś świnie, jakieś cielaki może, no nie, coś ten deseń. O, są również widły, ale chyba złamane. Na pewno tutaj część moich widzów będzie wiedziała, do czego ten akurat budynek służył. Jest również taka szeroka drabina, ale nic ciekawego, nic więcej tutaj nie ma, także zamykamy za sobą oczywiście te drzwi i idziemy dalej. Tam jeszcze zauważcie, był taki malutki budyneczek drewniany, natomiast w nim już nic specjalnego nie znalazłem. Pozwoliłem sobie zajrzeć jeszcze poza nagrywaniem w niektóre miejsca i tak w przypadku tamtego również. Nic ciekawego nie było poza kilkoma uszkodzonymi meblami. Jedyna ciekawa rzecz to to, że tam na samej górze była stara, jeszcze taka czarna rejestracja. No, a tutaj po lewej stronie mamy garaże. Garaże, co ciekawe, które są nadal zamknięte na kłódki, czyli teoretycznie, no i praktycznie wejść tam nie powinniśmy i nie możemy. Ale zajrzałem przez tą szybkę, przez to okno i okazało się, że w środku nic kompletnie nie ma. A miałem taką cichą nadzieję, że może jakiś samochód, może jakiś ciągnik, albo chociaż jakiś motocykl. Ale niestety, garaże są zamknięte na kłódkę, a w środku są puste. Zobaczcie sobie taki szybki pogląd na całe to gospodarstwo. Największy oczywiście jest ten domek, tutaj te garaże, no i oczywiście piękny, naprawdę piękny las, który otacza cały ten obiekt. No wydaje mi się, że osoby, które tutaj mieszkały, musiały mieć naprawdę wspaniałą ciszę, wspaniały klimat do tak naprawdę życia. Nic ich nie rozpraszało, mogły cieszyć się życiem i tak naprawdę cieszyć się tym, co spotykało ich każdego dnia właśnie tutaj. I moi drodzy widzowie, tym akcentem, tym pięknym widokiem na okolice będziemy kończyli nasz dzisiejszy materiał. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Dawno nie spotkałem się, tak jak wspomniałem wcześniej, dawno nie spotkałem się z takim domem, który byłby dosłownie otoczony tymi wszystkimi symbolami religijnymi. Natomiast naprawdę miejsce bardzo ciekawe i nie żałuję, że tutaj przyjechałem. Mam nadzieję, że Wy również nie żałujecie, że obejrzeliście cały ten film i że zostawiliście łapkę w górę. Tak czy inaczej, dzięki, że byliście do końca, wytrwaliście. O, nawet mi się zrymowało i mam nadzieję, że spotkamy się wszyscy już niebawem, bo za tydzień w piątek o godzinie 18 na kolejnej eksploracji. Także trzymajcie się, do zobaczenia i życzę Wam miłego dnia. Do usłyszenia, cześć!